Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Dariusz Pawlak. Witam Pana. Witam serdecznie Państwa, witam Ciebie Stasiu. Parę słów wstępu powiedział Stasiu, znamy się 40 lat, także już nie będę mówił proszę Pana, tylko będę mówił Darek. Zaczynaliśmy mniej więcej razem w Akademii Teologii Katolickiej. Ja studiowałem filozofię, Dariusz teologię. Nasze losy się potoczyły jakby podobnie, to znaczy ja jeszcze tam jakiś czas wykładałem na uniwersytecie, ale też jakby no, rodzina, troje dzieci, trzeba było z czegoś żyć, poza tym wciągnęło mnie wydawnictwo i pisanie książek i to się stało jakby moją pasją i moim życiem, natomiast Darek podobnie musiał coś, tym bardziej, że świeckiemu w teologii to bardzo trudno, musiał podjąć jakąś działalność gospodarczą, założył firmę, ale od 40 lat zajmuje się w każdej wolnej chwili teologią i kiedy go poznałem, to ludzie twierdzili, że był modernistą. Ja nie do końca go tak spostrzegałem, bo zaprosiłem go, byłem prorektorem takiej szkoły, która nazywała się Szkoła Liderów Katolickich i zaprosiłem go jako wykładowcę. Rektorem był profesor Gogasz, to narzekał, dlaczego tego modernistę zaprosiłeś. No ale później przechodził coraz bardziej ewolucję w kierunku takim no, tradycyjnym. Odkrywał te różne pokłady zła w teologii. No i spotkaliśmy się ponownie jakby w ostatnich latach. Ostatnio nagrałem z Dariuszem Pawlakiem dwa programy w Realu i temat, który tam podejmowałem, to będzie ten sam temat, który tutaj podejmiemy. Mniej więcej ten sam temat, to znaczy ja teraz siedzę w grzechach głównych polskiego kościoła, czyli polskich biskupów, polskich kapłanów i opisując te poszczególne grzechy główne, doszedłem do wniosku, że trzeba napisać do tego jednak jakiś wstęp, że to ta tragiczna sytuacja kościoła, ta destrukcja, która w tej chwili w nim jest, ona nie wzięła się od 2020 roku, bo wtedy zaczęliśmy ją wszyscy zauważać, kiedy zaczęła się tak zwana pandemia, tylko no, ma swoją genezę, prawda? I na tej genezie się w tej książce skupiłem, ale skupiając się na tym, co w Polsce. Natomiast Darek zajmuje się jakby tym samym od lat, tylko śledzi pewną, może nie ewolucję, tylko właśnie destrukcję w nauczaniu Kościoła, w tej teologii takiej wielkiej i światowej. No i jak rozmawialiśmy tak prywatnie, no to zaskoczyło mnie, no może nie zaskoczyło, ale może zaskoczyło mnie, że to ty to mówisz, bo ludzie raczej o demonach nie mówią, a ty charakteryzując to, co działo się w kościele po Soborze Watykańskim II, zacząłeś mówić o demonach. Może rozwiniesz tą myśl. Tak, no chciałbym w tej chwili skupić się nad potężnym zagrożeniem, które dominuje we współczesnym kościele. To jest oczywiście problem wiary. Jest bardzo, bardzo poważny dzisiaj problem. I może nie będziemy tu oczywiście mówić o wierze żadnego wykładu jakiegoś takiego bardzo naukowego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na pewne światła, które trzeba wyartykułować i to bardzo mocno. Może zacznę od takiej mojej tezy. Kiedy studiowałem problem wiary w tradycji, w Piśmie Świętym, w tradycji, szczególnie również u świętego Tomasza z Akwinu, kiedy przypatrywałem się temu, co się dzieje dzisiaj i kiedy studiowałem również problem demonologii, demonizmu, to zwróciła nam uwagę, mi zwróciło to, że oczywiście w perspektywie wiary dzieje się coś bardzo niedobrego. I chcę od razu skonkretyzować i powiedzieć, takie moje przemyślenie bardzo mocno wyartykułować. A mianowicie, proszę Państwa, to jest teza, którą jestem w stanie w każdej chwili udowodnić. A mianowicie taka, że proszę teraz dobrze to zrozumieć. Otóż w naszym życiu duchowym dzieje się coś demonicznego, jeżeli jeden człowiek wierzy drugiemu w sprawach, które przekraczają ludzkie życie. Chodzi oczywiście o
nadprzyrodzoność. Jeszcze raz podkreślę, dzieje się coś demonicznego. Uzasadnieniem tego może być święty Tomasz z Akwinu, który mówi bardzo wyraźnie, że w ludzkim intelekcie nie ma kryterium prawdy. To kryterium prawdy jest tylko w Bogu. W związku z tym wiara prawdziwa jest zawsze takim aktem, które dotyczy odpowiedzi na objawienie, które objawia sam Pan Bóg. Nie jakiś człowiek, nie ktoś, tylko sam Pan Bóg. Inaczej mówiąc, mówimy o wierze, która ma swoje źródło w samym Bogu. Czyli Bóg nam się objawia i my teraz musimy w to wierzyć, ponieważ intelektualnie nie jesteśmy w stanie uzasadnić w ogóle treści wiary. To jest niemożliwe, ponieważ te treści pochodzą z boskiego intelektu, który przerasta nasz intelekt. W związku z tym na te treści reagujemy tylko rzeczą taką. Intelekt pokazuje nam, że to jest prawda, bo objawia to Pan Bóg, jeszcze raz podkreślę, bo objawia to sam Pan Bóg i to objawienie ma charakter nadprzyrodzony. W związku z tym wola podejmuje wtedy decyzję, że daje temu przyzwolenie. Czyli mamy intelekt i mamy wolę. Bardzo ważny element w życiu duchowym. Tu w wierze jedno i drugie jest bardzo istotne. I teraz problem polega na tym, żeby pamiętać o jednej rzeczy. To najpierw intelekt przystaje do prawdy, która zostaje objawiona, a wierzymy Bogu prawdomównemu ze względu na Jego prawdomówność, bo zawsze wtedy, kiedy mówimy o wierze, to znaczy mówimy o czymś, czego nie wiemy. Czyli tym, kto decyduje o tym, czy to jest prawdziwe, czy nie, jest tak świadek, jest wiarygodność świadka. I teraz sytuacja wygląda tak, że wszystkie inne, nazwijmy to w cudzysłowie wiary, bo to nie już są już wiary, tylko wierzenia, doprowadzają nas do autorytetu prywatnego. To znaczy zawsze gdzieś znajdziemy u źródeł takiego wierzenia autorytet prywatny, jakiegoś człowieka, czyli na przykład buddyzm będzie Budda, mahometanizm będzie Mahomet. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiara tym się charakteryzuje, że wierzymy ze względu na autorytet objawiającego Pana Boga. I teraz, proszę Państwa, rzecz dzieje się bardzo dziwna w tej przestrzeni, można powiedzieć, ponieważ diabeł, a dzisiaj również ci wszyscy, którzy jemu służą, próbują naszą wiarę, tą boską wiarę, sprowadzić do wierzenia. Do sytuacji, w której to my w jakiś sposób decydujemy, a nawet mamy wpływ na to, jaka ta wiara jest. Powiem tak, że już w średniowieczu był pewien taki spór między Tomaszem a jego współbratem. To był Roland z Kremony. Otóż święty Tomasz mówił bardzo wyraźnie, że artykuły wiary, bo nie mówili wtedy o dogmatach jeszcze, mówiło się o artykułach wiary, to są zasady, w których my, ludzie wierzący, przyjmujemy intelektualnie i to są zasady, które po prostu, których nie można zmienić. To tak jak zasady są w intelekcie, kiedy mówimy o metafizyce, prawda? Natomiast Roland z Kremony mówił zupełnie co innego. Mówił, że artykuły wiary to są już wnioski. Jeżeli wnioski, to znaczy, że można coś poprawić, można coś zmienić, tak? I tu mamy pewien spór, który już jest w średniowieczu. On dzisiaj jest szczególnie ostry i bardzo wyraźny, ponieważ my coraz bardziej, tak powiem, przenosząc wiarę w przestrzeń wierzeń, w przestrzeń wierzenia, wchodzimy w bardzo niebezpieczną sytuację. Otóż właśnie wtedy wchodzimy w demonizm duchowy. Po prostu. Na czym polega różnica? Otóż musicie Państwo wiedzieć jedną bardzo istotną rzecz. Pan Bóg jest Bogiem rzeczywistości realnej. Bogiem, który stworzył tę rzeczywistość i on tutaj jest Panem. Diabeł chce być też Panem. Tylko jakiej rzeczywistości? Jak wie dobrze, że w rzeczywistości realnej Bóg jest Panem. Więc wymyśla sobie rzeczywistość, która jest iluzoryczna, której nie ma de facto. To jest iluzja, to jest ułuda. To są te rzeczy, które związane są z tym, czego naprawdę nie ma. I on tutaj chce być Panem. Dlatego bardzo ważnym elementem jest, żeby rozumieć, że naszej wiary, my intelektualnie nie możemy w jakikolwiek sposób zmieniać, ani cokolwiek, mamy jej bronić. To jest depozyt, który został nam dany. I cała tradycja do Soboru Watykańskiego II bardzo wyraźnie mówiła, że mamy do czynienia z depozytem, nie z pewnymi przesłankami wiary, które możemy sobie poprawiać i zmieniać. Otóż co się dzieje na Soborze Watykańskim II?
W Soborze Watykańskim II mamy dwa dokumenty, które są z tego punktu widzenia tradycji, już nie chcę powiedzieć dziwne, bo one są po prostu kompletnie odstające od całej tradycji. A mianowicie mówimy o tym, że my nagle z innymi wiarami, wierzeniami, przepraszam, w tym momencie, mamy razem wspólnie szukać prawdy. To co to znaczy szukać prawdy? To znaczy, że co, my nie mamy tej prawdy, tak? My nie mamy depozytu wiary, którą nam Pan Bóg przekazał, tylko musimy teraz szukać, tak, tego depozytu. No to jest w ogóle kompletnie, kompletna rzecz, która dla mnie jest niesamowicie dziwna. No i co dalej? Mamy sytuację taką, w której mówi się, że inne religie, mówimy teraz o ekumenizmie, też są ważne z punktu widzenia zbawienia, ponieważ tam znajdują się różne liczne elementy uświęcenia i prawdy. Znaczy nie ekumenizmie, tylko dialogu międzyreligijnym. No, dialogu międzyreligijnym. A ekumenizmie to z protestantami. No tak, z protestantami. To dialogu międzyreligijnym, masz rację, trzeba to uściślić. I teraz problem polega na tym, zwróćcie Państwo uwagę, że od samego początku ojcowie Kościoła, kiedy asymilowali bardzo chętnie filozofię, tak, ponieważ asymilowali po prostu intelekt, który jest bardzo potrzebny w tym, żebyśmy mogli rozróżnić, czy wiara jest prawdziwa, czy nie. I tutaj też jeszcze nawiążę do pewnego momentu, którego może nie powiedziałem wcześniej. Mianowicie, jeżeli mówimy o wierze boskiej, to musimy pamiętać również, że mamy prawo do weryfikowania tego, czy ta wiara rzeczywiście pochodzi od Boga, czy ma za sobą jakiś autorytet prywatny. I temu służyła tak zwana preambula fidei, czyli przesłanki wiary, które były. I one były na tyle ważne, że proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, wiary nie przyjmujemy na wiarę. To był fideizm, który Kościół wielokrotnie potępiał. Bardzo w wielu miejscach potępiał fideizm. A więc wiary nie przyjmujemy na wiarę, tylko przyjmujemy ją dlatego, że wiemy, że to, w co my wierzymy, pochodzi od samego Pana Boga. Za tym stoi Jego autorytet. No nie mamy tu czasu wchodzić teraz w szczegóły związane z tym, jak to się dzieje, bo to jest pewna apologetyka, którą trzeba byłoby rozwinąć. Natomiast bardzo ważny element, na który chcę Państwu zwrócić uwagę. My wiarę otrzymujemy jako pewien depozyt, którego mamy strzec i bronić, a nie kombinować i robić wydumki na ten temat. I teraz, proszę Państwa, co się dzieje w momencie, kiedy nam się mówi, że oto nagle musimy iść z innymi wyznaniami, z innymi religiami w sukurs i szukać tej prawdy. No po prostu jest to zupełnie kompletnie niezrozumiałe z punktu widzenia tradycji. Kompletnie niezrozumiałe z punktu widzenia tradycji. Ja ci wejdę w słowo, bo bym zilustrował to, żeby... Bardzo proszę, oczywiście, jak najbardziej. ...przykład, że w tej książce o grzechach Kościoła Polskiego, pisząc o tej części, w części pierwszej tej książki, pisząc o tej genezie destrukcji, musiałem uwzględnić ruch Światło-Życie. No i musiałem uwzględnić jego założyciela i który ciągnął ten ruch do lat 80., księdza Blachnickiego. No i między innymi znalazłem taką wypowiedź kogoś z ruchu Światło-Życie dzisiaj, prawda, który bronił takiej sytuacji, że ileś tam lat temu, niedawno zaproszono jakiegoś protestanta do Polski, no i rozległy się głosy, że jak to protestanta, on będzie nas nawracał na protestantyzm. No i ta osoba napisała, że przecież sam Blachnicki rozmawiał z protestantami, nie tylko rozmawiał, tylko bardzo dużo elementów ruchu Światło-Życie zaczerpnął od tych protestantów ze Stanów Zjednoczonych. No i tutaj pojawiło się takie bardzo istotne zdanie, że ksiądz Blachnicki wyróżniał w tradycji to, co w tradycji Kościoła katolickiego, w przeszłości Kościoła katolickiego, to, co cenne i to pobierał, i wyróżniał w protestantyzmie to, co cenne i to pobierał, i to razem stanowiło pewną doktrynę ruchu Światło-Życie. Czy to, co mówię, nie jest dokładnie ilustracją tego, co ty mówisz o działaniu demonów? Oczywiście. Oczywiście, że tak. Chcę właśnie jeszcze rozwinąć też ten temat, ale to, co powiedziałeś, jest właśnie genialnym przykładem. Dlatego, że to Światło-Życie, ono miało w Kościele katolickim no, potężny swój udział, tak? No, ono się po prostu rozwijało, to młodzież wciągano w to. No, wszyscy kapłani prawie przeszli przez ten ruch. Tak, więc to jest bardzo, bardzo istotne, co powiedziałeś, jak najbardziej.
Tu się z tym zgadzam. Ale teraz zwróć uwagę na jeszcze ciekawą rzecz. Państwo zwróćcie uwagę na ciekawą rzecz. Otóż chrześcijanie ponosili śmierć za wiarę. Przejdźmy jeszcze nawet wcześniej. Weźmy pod uwagę cały Stary Testament. Tam przecież sytuacja jest taka, że wszelkiego rodzaju wierzenia, które są dookoła Izraela, temu się przeciwstawia bardzo silnie cała duchowość Starego Testamentu, szczególnie prorocy. To jest bardzo jasne i widoczne. Cały Stary Testament aż kipi od tego, że nawróćcie się do prawdziwego Boga i przestańcie chodzić za bożkami. To nawrócenie jest właśnie od tego, mamy się nawracać od bożków, tak, które co robią? Zniewalają nas. Bo proszę zwrócić Państwa uwagę, że teraz mamy sytuację taką, że kompletnie niezrozumiała jest współczesna wolność. To jest też jeden z elementów dokumentu o wolności religijnej, tak, który kompletnie nie ma nic wspólnego z tradycją katolicką. Kompletnie nie ma nic wspólnego z tradycją katolicką. I mamy się odwrócić od bożków. Mamy się nawracać do prawdziwego Boga. Mamy przede wszystkim wierzyć w to, co jest prawdą. Ponieważ zniszczono prawdę w naszej kulturze, prawda już nie stanowi tego, czym była, w związku z tym oczywiście problem polega na tym, że tak naprawdę my dzisiaj wierzymy na wiarę. Znaczy mówiąc, jeżeli komuś się coś podoba, no to tam idzie, tak? To jest normalne. Wierzy, bo podejmuje taką decyzję, natomiast ona jest kompletnie niezwiązana z naszym myśleniem i z tym, co powinniśmy robić, czyli weryfikować, czy rzeczywiście wierzymy Panu Bogu, czy wierzymy komuś, tak? Kto by to nie był. I teraz problem, jaki tutaj jest, no to jest, dalej rozwija się w przestrzeni Nowego Testamentu, gdzie przecież ojcowie Kościoła, tak jak mówię, że asymilowali bardzo chętnie filozofię, tak bardzo, bardzo z całej siły przeciwstawiali się innym wierzeniom, tak? Innym wiarom, tak? Nie chcieli dopuścić do tego, żeby nasz Pan Jezus Chrystus zasiadł w panteonie innych bogów, tak? Bo było miejsce wolne zawsze dla jednego Boga nieznanego i można było go tam postawić. Nie, oddawali za to życie. A dzisiaj, proszę Państwa, wygląda na to, jak jeśli byśmy się dobrze przyjrzeli dokumentom Soboru Watykańskiego II, że oto nagle mamy się bratać. Mamy się bratać z tymi, którzy wierzą w taki sposób, o którym mówię, czyli inaczej mówiąc, wchodzą w świat tak naprawdę demoniczny, w świat szatański, bo tam nie ma prawdy. Tam jest po prostu tylko i wyłącznie prywatny autorytet, który coś nam mówi, a my tylko i wyłącznie reagując wiarą naszą, naszą wolą, uznajemy to za słuszne, bo tak nam się wydaje. I teraz proszę zwrócić uwagę na ciekawą jeszcze rzecz. Jeżeli ta wiara jest taką, którą musimy poprawiać, do której musimy dochodzić, bo tu jest ten sceptycyzm, bardzo silny sceptycyzm, tak? Czyli inaczej mówiąc, że nie mamy depozytu wiary, który zostawił nam Pan Bóg, musimy do niego dopiero teraz dochodzić, tak? Czyli budujemy nową tradycję, pytanie jaką tradycję, tak? Komu mamy teraz wierzyć, skoro wiemy, że nasza wiara była przekazana nam przez apostołów, to znaczy przez tych ludzi, którzy mieli doświadczenie Chrystusa, tak? Oni chodząc za Nim, mieli to doświadczenie i nasza wiara stąd się wywodzi. A dzisiaj, kogo mamy słuchać, przepraszam, jak mamy poprawiać tą wiarę, czyli ona już nie jest depozytem, ona jest czymś, co się po prostu ma rozwijać. Słynne z Sitzim Leben, że musimy dostosować tą wiarę teraz do naszych potrzeb. Czy tak naprawdę chcemy z Pana Boga zrobić kogoś, kto będzie nam służył. Przecież to jest demoniczne. Przecież to jest kompletnie demoniczne. I teraz zwróć uwagę na jeszcze jedną rzecz ciekawą. Proszę Państwa, jeżeli nie mamy wiary w postaci depozytu, który przekazał nam Pan Bóg, nie mamy prawdy, to pytam się, to po co jeszcze w ogóle jest liturgia? Po co jest jeszcze kult? Tak? Po co jest kult? Bo przecież kult to jest zawsze element bardzo istotny w naszej duchowości, kiedy spotykamy prawdę i tę prawdę w kulcie wielbimy. Jeżeli tej prawdy nie mamy, to po co kult? Mamy kult drogi jakiejś, czegoś, czego nie ma? No proszę, bez sensu zupełnie. I teraz to jest bardzo ważny element, który w tej chwili mówię, ponieważ chcę powiedzieć tak,
że ci, którzy tworzyli takie dokumenty Soboru Watykańskiego II, to albo nie mieli tej wiary, po prostu nie mieli wiary, albo robili to celowo. Czyli ze mnie z katolika, takiego prostego katolika. Jak robili to celowo, to też nie mieli wiary. Też nie mieli wiary, tak, masz rację. Ale co zrobiono? Ja powiem jako prosty katolik, no próbuje mi się odebrać teraz moją wiarę. Po prostu próbuje mi się tą wiarę odebrać. Próbuje mi się wprowadzić w jakieś dziwne sytuacje duchowe, które dla mnie są czystym demonizmem. I chcę powiedzieć tak, że u źródeł tych dokumentów, jestem całkowicie przekonany, nie stoi Duch Święty, tylko stoi po prostu demon. To są demoniczne dokumenty, które trzeba natychmiast w jakiś sposób, nie wiem, likwidować. Tutaj bym wszedł w spór z arcybiskupem Schneiderem, bo to arcybiskup Schneider powiedział, że trzeba trochę ten sobór byłoby w jakiś sensie odnowić, trzeba byłoby go rekapitulować, wyrzucić to, co jest albo herezją, albo bliskie herezji i rekapitulować. Myślę, że w tym miejscu chyba podpisałbym się pod głosem arcybiskupa Vigano, który mówi, że trzeba natychmiast zlikwidować ten sobór, bo jest to po prostu sobór, którego duchowość zakłada po prostu tą rzeczywistość, która jest po prostu czysto demoniczna. No tak, ale tu jest pytanie, bo czy sobór tak naprawdę już odgrywa jakąkolwiek rolę w Kościele dziś, w Kościele na Zachodzie, w Kościele w Polsce, czy nie jest tak, że dzięki niemu oni doszli do jakiejś postaci protestantyzmu i teraz żyją w tym protestantyzmie, zjudaizowanym protestantyzmie i lekceważą już wszystko, łącznie z Soborem Watykańskim II, prawda? Bo tutaj jest przykładem, no, niesamowity przykład, prawda? Kościół wydaje dokument, kongregacja doktryny wydaje dokument, w którym mówi, że nie ma moralnego obowiązku szczepień, że ci, którzy w sumieniu uznają, że nie powinni się szczepić z różnych powodów, ze względu na te linie aborcyjne na przykład, no to niech oni się nie szczepią, a później biskupi na całym świecie, łącznie z papieżem, prawda, przymuszają swoich własnych pracowników, przymuszają, nakazują się szczepić i nie uwzględniają żadnych argumentów, że sumienie, że nie ma moralnego obowiązku, prawda? Czyli Kościół się jakby, Kościół, to znaczy biskup i wielu kapłanów, ustawili się już w takim miejscu, że ich już nie interesuje sobór, bo oni żadnych dokumentów nie słuchają, oni słuchają tylko siebie. No ale do tego prowadzi ten duch, tak? Do tego prowadzi dokładnie ten duch. Bo zwróć uwagę, że sobór, można powiedzieć tak, tradycja do tej pory była wykuwana w kamieniu. A teraz zrobili sobór, który jest po prostu w plastelinie. I teraz w zależności od tego, kto zacznie interpretować, to sobie będzie to jak ciasto tam układał i po swojemu interpretował. Ratzinger mówi, czyli papież Benedykt XVI, ale wcześniej Ratzinger, mówi o tym, że trzeba zastosować hermeneutykę ciągłości. Czyli kwadratowe koło, nigdzie, przy żadnym innym soborze, który był wcześniej, nie trzeba było stosować takiej hermeneutyki, bo było wszystko jasne i proste. Oczywiście, ten argument mi również dźwięczy dzisiaj, że jest to sobór niedogmatyczny, tylko sobór, który miał być soborem takim związany bardziej z praktyką kościoła. Duszpasterski. Ale proszę ciebie, zwróć uwagę na jedną rzecz. To jest znowu demoniczne podłoże, bo duszpasterstwo musi być oparte o prawdę. O prawdę, która jest niezmienna, która jest depozytem, dana nam jako pewien depozyt. My oczywiście mamy to, że w duchowości musimy rozważać, bo zmieniają się czasy i tak dalej, ale nie możemy wiary zmieniać. Musimy po prostu w tym momencie czerpać z tego, z prawdy, bo prawda nas wyzwoli, a nie kombinować nie wiadomo co. I w tym momencie straciliśmy podstawę, którą jest nasza wiara, po prostu nasza wiara. I tą wiarę sobór próbuje rozbącić, rozmydlić, w jakiś sposób, żeby się rozpłynęła, żeby można było wprowadzać tam różne rzeczy, które są po prostu na poziomie wierzeń właśnie. Nie wiary, tylko wierzeń. Bo w wierzeniach jest tak, że jeśli to ci nie pasuje, to możesz sobie zmienić. Zwróć uwagę, co się dzieje dzisiaj, jeśli chodzi o sprawy związane z wierzeniami. No ile jest sekt?
Przecież sekta to jest nic innego, tylko zaufanie jakiemuś guru, który nagle ma jakieś objawienia, jakieś dziwne rzeczy, no i mu się wierzy. I mu się mówi tak, no to bo mi to odpowiada, prawda? Tymczasem wiara, podobnie jak prawda, zobowiązuje nasz intelekt do posłuszeństwa. Zgubiony ten element. A kto powiedział, nie będę służył? To powiedział diabeł. Nie będę służył. I teraz problem polega na tym, że cały ten moment posłuszeństwa w wierze, on po prostu w ogóle nie istnieje. Dzisiaj po prostu trzeba dialogować, trzeba prawdę ustalać, o ile dialog może być bardzo słuszny w sytuacji filozofii. No to jeśli chodzi o prawdę, która ma być prawdą boską, czyli nie moją, nie twoją, nie żadną inną, tylko boską prawdą, która Bóg objawia się w niej, no to wtedy sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To my tu nie mamy prawa na dyskusję, na jakikolwiek dialog. No. Zwróćmy uwagę na też sytuację ciekawą, że to już na pierwszych stronach Biblii, Pisma Świętego, Starego Testamentu, Ewa popełnia grzech, bo jej się jabłko spodobało. Diabeł pokazał jej, no zobacz, jakie to ładne. No więc jej się to spodobało. Ona nie rozważała tego. A co zrobiła Matka Boska? Rozważała w swoim sercu. Tutaj masz sytuację taką, a tu masz sytuację zupełnie inną, kontemplacyjną. Tak? Wejdę ci w słowo. Ostatnio słyszałem kazanie, homilię, prawda? A była ta Ewangelia o cudzie w Kani Galilejskiej. Prawda? No i dotąd, jak słyszałem homilię wokół tej Ewangelii, to się akcentowało słowa Matki Bożej, zróbcie cokolwiek wam każe, prawda? A tutaj ksiądz powiedział, że ta Ewangelia prowadzi nas do uwierzenia w siebie, do tego, żebyśmy wykryli w sobie wszystkie talenty i zdolności i stwierdzili, że mamy wielką wartość i że te kadzie z winem i wodą to są po to nam przekazane, ta informacja czy ta opowieść, żebyśmy wiedzieli, że w nas, że nie jesteśmy kadziami wypełnionymi wodą, tylko jesteśmy kadziami wypełnionymi winem, prawda? Czyli to było parę dni temu i teraz dokładnie znowu jest ilustracją tego, co ty mówisz, nie? O demonach. No ale no tak, nie ma innej możliwości. Słuchajcie państwo, przecież wiadomo było jedną rzecz. Albo jesteśmy z Bogiem i w Bogu, albo jesteśmy z demonami. I świat jest w ręku demona. Demonów jest w ręku szatana. I proszę zwrócić uwagę na to, no to jest po prostu jasne i czytelne. Jeśli nie nawrócimy się na naszą wiarę, nie nawrócimy się do Chrystusa, to niestety, ale odbiorą nam każdą wolność. Bo tu jest problem również wolności. Wolność daje nam prawda. Prawda. Jeżeli ja wierzę w coś, co nie jest realne i prawdziwe, no to jestem niewolnikiem. Niewolnikiem własnego poglądu, własnego odniesienia, które nie jest odniesieniem już do rzeczywistości. No zwróć uwagę, no co się dzieje w tej chwili w sytuacji filozofii, ty lepiej wiesz, przecież zagubiono problem bytu, tak? Rzeczywistość już nie ma znaczenia. Co ma znaczenie? No Kartezjusz ma znaczenie, bo on powiedział, że świat teraz jest taki, jaki my go będziemy... Znaczy w filozofii przechodzi się ze świata realnego do świata wirtualnego. Ale chciałem ci zadać jeszcze jedno pytanie, bo się powoli zbliżamy do końca, nie? Że tak... Wielu ludzi, tych, którzy się chcą trzymać depozytu wiary, którzy chcą się trzymać tradycji, ale takich, no, nazwijmy to prostych ludzi, prawda, przyjmuje taką drogę, no, że trzeba się słuchać Boga, a nie ludzi. Nie? No to oni tutaj widzą, że ten biskup, tamten kapłan, no, mówi coś, co jest sprzeczne z wiarą, ale tu, tam i jeszcze tam pojawia się Chrystus czy Matka Boża, którzy mówią przez jakiegoś człowieka w Gdańsku, Szczecinie czy Krakowie. No i ci, co chcą być wierni depozytowi, idą za tym prawdziwym, za Chrystusem, za Matką Bożą, a nie za kapłanami. No i zaczynają się kolejne schody. Nie? Zaczynają się schody, tym bardziej, że tych objawień przeróżnych jest bardzo dużo. Jesteśmy zalewani. I proszę pamiętać, że zdecydowanie większa część prawdopodobnie ma podłoże demoniczne.
To można byłoby w osobnym programie tam powiedzmy rozwinąć. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że jeszcze raz, że my musimy tego typu rzeczy zawsze sprawdzać, tak? I musimy mieć rozum. Ale sami sprawdzać? No nie, no, biorąc pod uwagę, no tak, no to jest problem, dlatego że jeżeli nie znamy tradycji, nie wiemy jak, bo Kościół zwykle określał, prawda? Kościół ma teraz problem, no bo po pierwsze tego jest tak dużo, po drugie, żeby Kościół mógł to określić, to musi się to objawienie skończyć, one często się nie kończą, tylko cały czas trwają, to też jest ciekawy moment, że one się po prostu nie kończą. Co diabeł nie chce się poddać weryfikacji, po prostu, tak? Bo wiemy, jak było z objawieniami, które rzeczywiście Kościół uznał, tak? One były, pojawiały się i się kończyły. I nagle oczywiście można było bardzo prosto wyrazić opinię. No jeszcze no, owoce można było prześledzić. I owoce prześledzić. I na przykład mamy teraz problem z Medjugorje, tak? Potężny problem, no który... proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedną rzecz, o tym mówią egzorcyści, tak? Że Matka Boska, która się tam pojawia, nie ma stóp. A to jest znak szatana. To jest znak demoniczny. Tak? No i oczywiście trzeba wziąć pod uwagę biskupi miejsca. Mówią wyraźnie, tam nie ma nic nadprzyrodzonego. Mówił jeden biskup, potem na jego miejsce przyszedł drugi, mówi to samo. Napisał bardzo wyraźnie, że tam nie ma nic nadprzyrodzonego. Więc oczywiście te objawienia będą się pojawiać, coraz bardziej nasilać, dlatego że demon po prostu trzyma ten świat już w swoim ręku. A jak go trzyma, no to będzie robił wszystko. Może się ukazywać jako anioł światłości, tak? O tym bardzo wyraźnie mówią pisma Nowego Testamentu, żeby uważać, tak? Żeby uważać, weryfikować. Oczywiście problem jest w tej chwili potężny, bo Kościół stracił pewną duchowość rozróżnienia znaków czasu przez tą schizofrenię intelektualną, o której żeśmy mówili. A do tego jeszcze... W realu mówiliśmy. Mówiliśmy w realu. A do tego jeszcze no, sytuacja jest taka, że naprawdę o wielu rzeczach Urząd Nauczycielski Kościoła milczy. W ogóle nie interpretuje. Zajęty jest w ogóle czymś innym. Co z punktu widzenia również tradycji jest po prostu czymś niesłychanym. I teraz jest problem. Jest problem, potężny problem, dlatego że diabeł będzie bardzo silnie reagował na każdą realność. I boję się, że następny atak, który będzie, to będzie na sakramentalność Kościoła. Bo tutaj jest pewien element, nie możemy w tej chwili o tym mówić, ale mamy w naszej kulturze, również w Kościele katolickim, angelizm. Czyli tą sytuację, gdzie już elementy związane z naszą naturą, która jest cielesno-duchowa, zostają całkowicie przełożone na tylko to, co jest duchowe i zaczynamy w tym momencie odchodzić od tego, co jest cielesne, od tego, co jest realne. I to jest bardzo niebezpieczne, bo co to jest sakrament? To jest widzialny znak niewidzialnej łaski. Chrystus nam zostawił po to, żebyśmy mogli nawet dotknąć, tak? Mogli zobaczyć. A co się dzieje? Dzieje się angelizm. I myślę, że ataki będą bardzo silne w tym względzie, będą szły po tej linii, po to, żeby zniszczyć to naturalne odniesienie do Pana Boga. Znaczy o angelizmie to myślę, że jeszcze porozmawiamy w jakiejś innej rozmowie, bo to jest ważne też ze względu na to, co w filozofię wprowadził Kartezjusz, prawda? I Jacques Maritain nazwał Kartezjusza jednym z trzech reformatorów Europy i to jest jakaś prawda. Natomiast ja bym na zakończenie chciał, żebyś ty podkreślił jedną rzecz. Znaczy, to może ty podkreśl. Nie, ja nie chcę jej podkreślać, tylko żebyś ty podkreślił, znaczy, bo nie bez powodu powiedziałem o tych objawieniach prywatnych, no bo jak powiedziałeś depozyt, trzeba wierzyć Bogu. No to właśnie, to dzisiaj jednym z poważnych problemów i to bym powiedział prawej strony w Kościele, jest to, że mówią, my chcemy wierzyć Bogu, a więc udajemy się do takiego, a takiego objawienia. Więc jakbyś na zakończenie podkreślił, co to znaczy wierzyć Bogu, znaczy gdzie tego Boga szukać? Znaczy, pierwsza podstawowa sprawa to wierzyć Bogu, to znaczy mieć wiarę, tak? Mieć wiarę, po prostu mieć wiarę. I teraz gdzie tego depozytu szukać? No trzeba go szukać w tradycji, tak? Bo to tradycja i Pismo Święte, to jest objawienie. Nie tylko samo Pismo Święte, ale Pismo Święte i tradycja. Nie mamy czasu w tej chwili tej relacji tutaj pokazywać, natomiast bardzo ważnym elementem jest to, że każde objawienie prywatne musi być podporządkowane Pismu Świętemu i tradycji. Ja powiem tak, wielcy mistycy, ponieważ znam mistykę w jakimś tam sensie,
to zwróć uwagę na ciekawą rzecz, że wielcy mistycy, pomimo że mieli widzenia, codziennie, Chrystus nawet im zalecał, kazał, macie iść na Eucharystię, mało tego, macie adorować Eucharystię. Bo nasze życie duchowe, ono wychodzi z Eucharystii i Eucharystia jest tym sercem, które rzeczywiście daje nam również wiarę. Bo przecież wiara nie jest tylko i wyłącznie sprawą naszego własnego intelektu i tak dalej, ma wymiar nadprzyrodzony. I Pan Bóg będzie działał przez to, że my będziemy stali przy prawdzie i tę prawdę musimy rzeczywiście szukać w tradycji i w Piśmie Świętym i w tradycji, czyli w pełnym objawieniu. I wszystko to będzie zawsze podporządkowane. Wszystko to znaczy mówię o objawieniach prywatnych. Objawienia prywatne, czego tak naprawdę dotyczą? One nic nie wnoszą do naszej wiary, nic, bo objawienie się skończyło ze śmiercią ostatniego apostoła, więc nic nie mogą wnieść ponad to. A jedynie Matka Boska lub Jezus Chrystus lub święci pojawiają się po to, żeby pokierować naszym życiem, żeby uczulić na pewne rzeczy, albo żeby przypomnieć jakąś prawdę. Natomiast nie daje to kompletnie nic w stosunku do objawienia. Objawienie się skończyło, objawienie jest, jeszcze raz podkreślę, depozytem i nic tutaj się nie zmieni. To objawienie jest dane nam do końca czasów i w tym objawieniu nic zmienić się nie może. A prywatne objawienia są tylko i wyłącznie przypominaniem nam o czymś, o czym albo zapomnieliście, jak powiedziałeś, albo próbują ukierunkować nas lub zwrócić uwagę na pewne elementy, które gdzieś tam nam zginęły, tak? Lub są bardzo potrzebne na przykład w dzisiejszych czasach. No i to chyba, myślę, że powinno wystarczyć na wyjaśnienie tego. Minuta na podsumowanie. Z mojej strony? Tak. No więc mamy dwie możliwości. Albo będziemy wierzyć i będziemy w prawdzie i będziemy w wolności, albo będziemy szukać wierzeń różnego rodzaju, wierzyć ludziom, którzy różne wierzenia wypromowali, w różny sposób i wtedy niestety, ale wchodzimy w element demonicznego odniesienia, no i tam zostanie odebrana również nam wolność, tak? I wtedy zaczyna się wszystko sypać, no i będzie się sypało, bo po prostu tak działa diabeł. On nas po to uwodzi, bo to jest uwiedzenie, to jest nic innego, tylko uwiedzenie przez diabła. Pan Bóg daje nam wolność, tak? Akt wiary musi być aktem wolnym również. Jeżeli uznaję prawdę, to jeszcze muszę wolą dać aprobatę temu, tak? I powiedzieć tak, wierzę. Natomiast tam po prostu jest to uwiedzenie. Po prostu jest to uwiedzenie, czyli odebranie człowiekowi po pierwsze intelektu i woli. Całkowite zniewolenie, tak? I to zniewolenie oczywiście ono będzie na wielu płaszczyznach, nie tylko na płaszczyźnie życia Kościoła i naszej wiary, ale na wszystkich kompletnie życia, w których człowiek duchowo się porusza. Czyli to będzie rodzina, to będzie społeczeństwo, to będzie państwo, to będzie wszystko. Tak? No, wiara obejmuje przecież całą naszą naturę, tak? A ta natura jest społeczna, ta natura jest również działa w różnych przestrzeniach, o których tutaj nie ma czasu mówić, no ale w każdym razie będzie nas niewalało we wszystkich przestrzeniach życia ludzkiego. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję serdecznie. Państwu.